Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Spiritfarer i w dalszym ciągu niestety bez siostry, bo to, co zamawiałem po to, żeby móc z nią grać, niestety nie przyszło. Ale mniejsza z tym, dzisiaj zamawiamy. Dostarczamy różne właśnie jedzenia naszym towarzyszom, po czym wypływamy na nową podróż. A najpierw to coś i dziękuję, jest dobry, okej. Czyli jeśli chodzi o Gustawa, wiem, że lubi egzotyczne, ale nic więcej nie wiem. Okej, teraz... Czemu ona śpi już? Dzwoniłem dzisiaj. A, dobra, dzięki, przyda mi się. W szczególności, jeśli będę musiał kupywać wszystko. Dobra, dzwonimy jeszcze raz. O, widzicie? Woda dopiero się opuszczała. Cześć, Atul. Ty dostaniesz to, dobra, fajnie. W sumie nie wiem, czy Atul też należy do tych, którzy chcą codziennie coś innego, czy nie. Okej, trochę głodni. Wy dostaniecie to i zobaczymy, czy w ogóle podpasuje wam to, czy nie, bo już nie pamiętam. Okej, dobra, podpasowało tak neutralnie. I teraz tylko muszę zobaczyć jedną rzecz. Okej, nie wiem, co oni lubią, ale patrząc na ich styl bycia, podejrzewam, że może to by było... Gdzie to jest? Może to? Nie wiem. Zresztą mniejsza z tym... Jak tam posiłek? A, zaraz będzie. Dobra. I jeśli chodzi o cel na dzisiaj, to w sumie póki jeszcze pamiętam, przygotowałem wszystko dla Gustawa. A, nie, dobra, desek nie zrobiłem i nie zrobiłem... Silku. Tak, bo jeszcze nie mogę. W takim razie, jeśli nie to, to chyba pamiętam, że przygotowywałem coś związanego z Gustawem ostatnio. Ach, orchid, dobra. Ojej, nie no, znowu zabawa w puzelki się szykuje. Dobra, nie to. Wszystko obniżamy tak bardzo, jak się tylko da, no niestety. Jakie są wymogi, jeśli chcę zmieścić tutaj jeszcze więcej bez powiększania statku, na które... Nie będę was kłamał, mnie nie stać. Dobra. Gustaw też niżej. I tak, chałupa ta może tylko w ten sposób być. Dobra, to niech będzie już tak i okej. I teraz szybko tylko, czy kolejny sad mogę gdzieś mieścić? Nie. Dobra, trudno. Może to moja wina, złego ustawienia czy coś. Będzie trzeba z tym poczekać jeszcze trochę. Ale póki co nie przejmujmy się tym wszystkim. Co my tu mamy? Meat stew, czyli potrawka mięsna. Okej. I acid jeszcze chyba nie dostała dzisiaj od nas. Dobra, skoro jej nie ma, co później poszukamy. Po prostu pora wypływać, nie ma co przejmować się tym wszystkim. Właśnie dzisiaj chciałbym jednak znaleźć może siłama countryside czy coś. Ale jako, że nawet nie wiem, w którą stronę to prawdopodobnie będzie, to po prostu płyńmy przed siebie w nowe regiony czy coś. No, a w międzyczasie w sumie... Dzisiaj chciałbym totalne luzy zrobić pod pewnym względem. Inaczej mówiąc, nie ma co, żebym jakoś szczególnie się spinał, czy powiedzmy wycinał dużo, nawet jak będę pracował przy wszystkim, co... Ja nie będę to pokazywał po prostu. Rozumiecie, o co chodzi. Po prostu typowy, surowy odcinek tym razem, wyjątkowo, bo jakoś tak nie mam weny na to wszystko, dobra. Zobaczmy, jak mi pójdzie z tym drewnem przy okazji. No nie za dobrze. Nie za dobrze. W szczególności, jeśli mam te popielne drewno w liczbie sztuk 12 załatwić dla Gustawa. Nie wiem, czy to wina nagrania, czy naprawdę jestem taki zły. Chociaż ważne, że przynajmniej te dwie deski zostaje. I tutaj będą trzy chyba. Tak, są trzy. Inaczej mówiąc, brakuje, czy mamy pod dostatkiem, bo już nie wiem w sumie. Zabrakło, idealnie. Super. To jeszcze dwie, żeby na pewno się udało. Nie, to poszło fatalnie, nawet nie wiem, czy dostanę jeden kawałek. A nie, dobra, dwa chyba są gwarantem, jeśli się chociaż cokolwiek dobrze zrobiło. Okej, dziękuję bardzo, jesteśmy... Edebor... Edgebout, czegoś tak, dobra, nieważne, nie będę czytał, nie umiem w angielski.
W szczególności jeśli chodzi o wymowę, bo przeczytać to bym przeczytał. Ale no, po swojemu będę wymawiał, jak zwykle. Więc nie przejmuj się tym wszystkim. I zamiast tego zobaczmy, co my tu mamy. Śmieci. I linie wysokiego napięcia, po których jak zwykle można jeździć. Jakieś MPC-ne. Prawdopodobnie nic istotnego. Fajnie. Jest linia, na którą nawet jeśli bym chciał wskoczyć, to niestety nie mogę, bo jakoś mi postać stwierdza, że nie. A, dobra, już jest. Zobaczmy, dokąd to prowadzi, poza kolejnym budynkiem. Znajdzie. Okej, w środku lik i plakat. Czyli na czym nic istotnego, dobra, kolejny dom. Nikoli na zasadzie zamknięte, ale jeśli się ma jakiś ten klucz, można wejść i wziąć przedmioty. O, widziałem tam też. Pewnie zamknięte? Nie, tym razem wyjątkowo otwarte. Jak miło. Szkoda tylko, że to nic szczególnego pod względem innym niż to coś. Okej. Dobra, jeszcze raz. Halo, Stella. Nie, dobra, nie ma co. Okej, chociaż nie, dobra, dam radę. Znaczy mówiąc, kolejna znajdźka. Okej, przepis na musli, fajny. Tylko nie wiem, czy będzie jakoś szczególnie potrzebny. A, i jakaś chałupa, która jest zabita dechami w ogóle. No niezbyt przyjemne miejsce, nie ukrywam. Ale gdzieś tu powinien być przynajmniej sklep. Pewnie już dawno go przegapiłem, ale no. Muszę odwiedzić ten sklep, bo a nuż się okaże, że w sumie oferuję tam rzeczy, które będę potrzebował. Okej, jeszcze zauważyłem jedną rzecz, co. Po prostu nie mogę tego przegapić, powiem wam szczerze. Jak wiem, że tutaj zaraz będzie przedmiot, to muszę to po prostu podnieść. A jest tam Peach i... A, potwierdzenie zakupu krowy. Jakaś rozmowa, tego się nie spodziewałem. Okej, wy zwierzęca. Powinniście się wstydzić z braku swojej wiedzy muzycznej. Najlepszą piosenką na świecie jest Koniec jesieni. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Bujka, to jest kłamstwo, po prostu. Mity zakochanych nie są... Aha. Nie są tylko lepszą piosenką, ale też są technicznie doskonalsze. Nie znasz się na muzyce. Niemożliwe. To ta sama piosenka, idioto. Słowa... Mity zakochanych czy kochanków, nie wiem jak to przetłumaczyć. To są cholerne słowa tej piosenki. Nie, nie są. Nie masz dobrego gustu i nie wiesz nic. Aha. Hej. No zajmij się tym już. Rozumiem, proszę, dla nas tą sprawę. Ten idiota tutaj twierdzi, że koniec jesieni i mity zakochanych to są dwie różne piosenki. To po prostu nieprawidłowe. Proszę, pomóż mi udowodnić, że ten dupek, z przeproszeniem oczywiście, jest po prostu w błędzie. Grasz może na gitarze? No oczywiście, że grasz. Spójrz na te palce. No dobra, co coś mówi. Jeśli tylko byś znała tą piosenkę, mogłabyś dla nas ją zagrać. Czekaj chwilę. Wiem, gdzie znaleźć nuty do końca jesieni. Aha. To jest w sumie hymn sportowy w mieście, z którego pochodzę. Wszyscy go znają.
No, sklep w Nordweiler, który to sprzedaje. Musi tam być. Masz trochę pieniędzy. Zachowaj je, ale przynieś po to muzykę. Okej. Okay. A my tego przypadkiem nie mamy już? Bo tak mi się wydaje, że jakieś nuty kupowałem. No proszę, to mam! Kto by się spodziewał, że mi się to uda? Nieźle. Dobra robota, znajdując muzyki do końca jesieni. Dobra, no teraz zobaczmy jak będzie. Zagraj ją. Zakończmy tą głupotę. Po jednej nas. Okej? Okay? Ta piosenka rządzi. Kłamstwa! Aha, czyli Stella będzie sobie stała i grała nawet bez mojej obecności póki co. Cudownie. Naprawdę znasz się na tym, na wszystkim. Mówiłem ci. Mówiłem im. To ta sama piosenka. Dzięki za... zajdź tą sprzeczką. Teraz ci tak zwani miłośnicy muzyki zostawią nas w spokoju. Tak. Aha. Baus? Kontra Simus? Nawet nie wiem o co chodzi, ale... chyba to zakończyłem. Dobra. To teraz tylko pytanie, gdzie jest sklep. O, aha. Tym razem jest tutaj. Aha. Dobra, co jest? A, czy przez okienko można rozmawiać i kupować. Obol? Patrzcie, co można kupić obole za 2000. Zezwolenie na krowę, oliwki i trzcinę cukrową. Okej. W takim wypadku, gościu... masz pecha. Czy w sumie też mam pecha, ale dobra. Zobaczmy, czy można mu sprzedać coś za sensowne ceny. Już się nie mówię o takich rzeczach, chociaż... dobra. Mogę to posprzedawać, powiem wam szczerze. Daj mi to pieniądze na wszystko, co bym... o czym bym mógł pomyśleć. Tylko no, niestety dzieł sztuki on nie zbiera, z tego co widzę. Ale tak czy jak, stać mi na to, na co chciałem, więc bierzemy obola. Jedno drzewo oliwne, no i do widzenia. Aha, tam wejść nie można. Zobaczymy, co będzie, jak pogadam. Nazywam się Randy. Wiem. Czy wy, kupcy, powinniście wszyscy nazywać się Theodor? Tak. Aha. Ale nie, jeśli przestaniesz sprzedawać, znaczy ten, płacić swoje markowe opłaty do Raccoon Incorporated. Słuchaj, posłuchaj mnie. Wiem, co o czym sobie myślisz. Ten gość wydaje się podejrzany. Cóż, masz rację. Aha. Dlatego odcięłem swoją rękę i nogę, by dać najlepsze ceny. Dobra. Gadak, bo tak zwykle. I nie tylko najlepsze ceny. Najlepsze przedmioty. Spójrz i zapamiętaj. Nazywam się Randy i... moje towary nie mogą być przebite. Zobaczmy, czy ma coś nowego. Pewnie nie. Dobra, nie ma, żegnam. A dobra, mamy obola. Ile tam było potrzeba? Chyba dwa standardowo, a mamy jednego, więc tak czy siak to nic nie zmieni. No i zajmijmy się tym, żeby po prostu ugarnąć to wszystko. Ale proszę, proszę, kto by się spodziewał, że tu obola znajdziemy. Dobra, co prawda mamy już 13 minut, czyli w sumie sporo, ale tak czy siak się opłaciło. Dobra. To teraz tak, wykrót nam może jakieś nowe ciekawe tereny. Oj. To jest strefa mgły czy burzy? Bo nie jestem pewien. Dobra, to jest tylko burza. Damy radę. Ale zanim coś co... a, już jest za ciemno. Dobra. No to widzimy się za chwilę. Dobra. W takim razie wypływamy tym razem do Francisa. Od Francisa idziemy zająć się nowym terenem. Wiecie, wszystko na spokojnie. I może nawet uda się coś załatwić. Chociaż powiem szczerze, moim głównym celem... o, dobra, znalazła się. Tak, wiem, wybacz, no ale... zobaczymy. Aha. Nie mogę się tego zaakceptować, jest zbyt... takie... dokładnie takie z serwyższych dla mnie, dobra. Dobra. Czyli ona nie chce niczego, co jest fine dining, a exotic? Aha.
A, dobra, czyli ona to już jadła po prostu niedawno. Zobaczymy. Dobra, czyli to jest duża porcja, ale staromodne jedzenie nic jej nie daje, dobra. Cześć Francis, mam dla ciebie pełno rzeczy. Nie są może jakoś szczególnie dużo warte. Dobra. Nie było tematu. Dobra. Krowy nie chcę i zobaczymy, czy mam coś, co mogę wykonać specjalnie dla ciebie. Nie potrzebuję tego, nie mogę. To bym mógł, ale nie ma sensu. Nie. Nie mogę, niestety. Fajnie było, ale nie. Tutaj nie potrzebuję, niestety nic nie mam. Zobaczymy, czy ty za to coś masz fajnego. Dobra. Jak zwykle nic. W takim też wypadku zobaczmy, czy jest gdzieś w pobliżu może autobus. No i oczywiście, że nie. Wiem, że mógłbym tam swoim drogą płynąć, ale... No aż szkoda mi czasu, więc po prostu miał mnie nie ciąć za bardzo, ale... No chyba będę zmuszony wyciąć, żeby cokolwiek się stało tej sensownego i w ogóle. Tak, więc po prostu widzimy się w momencie, w którym dopłynę i będę mógł ogarniać jakieś tam przydatniejsze rzeczy. Myślę, szkoda zrobić taki pusty odcinek, w którym tak de facto nic nie osiągnąłem. Okej, wiecie co? Wygląda to, że nasza tej grupka braci nie lubi albo bardzo lubi jedzenie z pubów, co? Jak myślisz, co ty sobie robisz? Aha, dobra. Nie mogą niczego, co ma tu crayfish. Dobra. Nie wiem, czy mi się to spodoba. Kawa. Dobra. Dobra, zapomniałem, z drugiej kawy nie chcą. Zobaczymy, czy kawę słodzoną będą chcieli. Dobra. Chcą kawę słodzoną. I przy okazji odkryliśmy kolejne miasteczko. Nie jest wielkiego, standardowo. Tak więc płyniemy. I po tym wszystkim powiem wam szczerze, chyba normalnie wezmę i sprawdzę, czy przypadkiem w tym miejscu, nie byłem już w tym miejscu, wiecie, do którego chcę Astrid płynąć coś. Dobra, na szczęście nic tam nie ma ukrytego prawdopodobnie, więc nie będzie problemów. O, a to ciekawe, budynek, do którego można wejść od tak po prostu. No kto by się spodziewał? No, tylko w sumie można wejść, ale on sam w sobie nic nie daje. Dobra, tutaj pewnie też nie będzie można. Okej, można, czyli tutaj nie będzie przejścia. Dobra, wiecie co, to miasto jest dziwne. Mamy wszelkie standardy miast w Spiritfarerze. Okej. Dobra. Zobaczmy już na początek. Końcówkę miasta, czy coś cokolwiek sensownego, czy nie. Ale nie wydaje mi się, żeby było. Więc dobra. Dobra. Widzę to. Ale zanim coś, to skupmy się na tym, z tego co widziałem, to może nas zaprowadzić gdzieś. A nie, dobra, to jest tylko takie przedłużka. Jak zwykle zepsułem. Dobra, jeszcze raz. A, nie ten budynek nawet. Brawo ja. Zresztą to coś ludzie, ale... Powiem szczerze, nie chcę się z nimi gadać, bo... Gdzieś są tacy, którzy nie mają nic do powiedzenia, jak... Mają co... W sumie trudno jakoś tak przeżyję z wieścią o tym. Że przegapiłem, powiedzmy, jakiś ciekawy dialog czy coś. Więc jeszcze raz tutaj i zobaczmy, czy dam radę tym razem dostać się gdzieś jakoś lepiej. Chociaż nie, nie, wymaga tego szkila, którego nie posiadam. Więc jeśli już, to tutaj tylko po to, żeby... Tak, spójrz na te drzewa. Dobra, będzie zbierał trochę drewna, tak, fajnie. Dobra, kot, ścinamy drzewo. Standardowa procedura. A to drzewo popiołu się bardzo przyda. Bądź co bądź. Tak są jak jagódki, chociaż
nie ukrywam jagódki, może nie aż tak bardzo jak te drzewa popiołów. Dobra. I tak. Za te dwa, żeby nie było. Jakoś tak nie czuję potrzeby, żeby więcej tego robić. Okej. Mamy zapas na jakiś czas. Ej, miałem nadzieję, że wystarczy na wszystko, co mam zrobić. Swoją drogą z tym może pogadam. Dobra, nieważne, po prostu weź gościuwa na niego patrzy z okna. Więc wracamy. Jak się nazywa to miejsce? Siłama Countryside. Dobra. Jeśli tutaj teraz tego nie zobaczę, to... chyba naprawdę muszę posprawdzać wszystkie miejsca, które już widziałem. Nie. Nie. Aha. Właśnie ma countryside? Czy to jest... Tak, to jest jakiś ze mnie idiota. A dobra, mamy autobus. Więc widzimy się najpierw u Alberta. Potem jak u Alberta, wiecie, lepszymy wielkościowo statek. Może zacząć szukać drzwiowa niego. I w sumie... to będzie nasz dzisiejszy cel, nie wiem ile zajdzie, ale ja to zrobię przy okazji, czy są, to potrzebujemy. A, Comet Rock. Nie posiadam ich. No więc do zobaczenia za chwilę. Dobra. No to bierzemy ulepszanie. Jeszcze większy statek. Jak widać, jeszcze mamy kilka. Jako, że mamy statek, to pora posadzić drzewo jedwabne, drzewo oliwne i może w końcu będę w stanie zrobić to, co chciałem. Czyli załatwić biurko naszemu koledze. I okej, na razie to postawię tam. Ale teraz jeszcze, zanim coś, to po pierwsze ulepszenie. Nie mam ulepszeń. To teraz tylko trochę przebudować to, żeby znowu było ładniej. I niekoniecznie jakoś tak namieszano. Dobra. Nic wielkiego, wiecie. Tylko chciałem po prostu, żeby konkretne rzeczy były blisko siebie. I dobra. To może być tutaj, żeby byłem na równi w sumie. Tylko to będzie wymagało ode mnie, żebym trochę przesunął tą chałupę. To problemem nie ma. Znaczy, problemem nie ma. Nie jest problemem. Dobra. Ustaw będzie tutaj. To mogę też trochę podnieść. Wiecie, ja nie jestem jakiś dobry w projektowaniu tego wszystkiego, więc po prostu rozplanowuję sobie tak, żeby było jakkolwiek. Dobra. Okej. I niech sobie będzie na razie tak. Wiem, że brzydko i dużo jest latania niepotrzebnego, ale... dla mnie było, ja się naprawdę na tym nie znam. No nie oczekujcie, że nagle się poznam. Aha. Nie kupiłem tego jedwabi ostatecznie? Czy co jest? Chyba nie kupiłem. Oj. W takim razie w najbliższej chwili po prostu poszukam, gdzie jest ten jedwab, póki co. Oliwki. I niech rosną. To miejsce zostawię dla jedwabiu, przepraszam. Mówię wam szczerze, nieważne co by miało tam być. Tylko jedwab. Tylko jedwab jest teraz w stanie mnie zadowolić. Więc tylko na szybko zobaczę co, jak, gdzie, kiedy. I... potato, czyli tutaj nie, tu jest mulberry. Tu jest jakaś skrzynka jeszcze nie wzięta. Żółto i jakieś inne rzeczy. Ashplank. Co, nie było silka jednak nigdzie? No wygląda na to, że silka chyba... sobie obzdurałem to, że widziałem kiedykolwiek. Wiecie co, tak coraz bardziej mi się tak wydaje, bo nigdzie nie widzę, żeby był silk dostępny. Ja tak ciągle gadam, że mam jakieś drzewo, na którym można jedwab zbierać. No cóż. Mój błąd.
Powiem wam szczerze, ale... jestem w stanie naprawdę przysiąc, że miałem dostęp do jedwabiu. Ale dobra, mniejsza z tym, po prostu płyniemy. Zajmujemy się zadaniami. I widzimy się, jak tylko będę już tam na wyspie. Wiecie, dziewczynę go trzeba znaleźć. I to dzisiaj zrobimy, nieważne ile będzie trwało. Może będę musiał bardziej ciąć niż chcę, może mniej. Ale ja to po prostu zrobię. Dobra, przyznaję się, jestem idiotą. Mamy jedwab. Proszę. No cóż. Tam gdzie takim idiotą, nie wiem czy nie zasługuje na jakąś wyjątkową nagrodę. Ale w sumie póki co to muszę się skupić na czymś innym. Otóż fajnie byłoby, gdyby udało się mi się włączyć gitarę, bo... Nie, po prostu nie ma szans, żeby włączyć gitarę. A nie, dobra, udało się, włączyłem. To jakoś dawno tego nie było. Włączę sobie po prostu na chwilę, wiecie. Nie ukrywam, stęskniłem się za tym, ale też chodzi o kwestię tego, że to pomoże mi już teraz wyrosnąć te drzewa. Po prostu czuję, że ten jedwab może być niezwykle potrzebny. Dobra, wiecie co, może zrobię przerwę, bo wątpię, żeby was to interesowało, ale trochę to zajmie. Dobra. Jedno drzewo mam ogarnięte, więc teraz idziemy już z nią. Idealnie, się perfekcyjnie. Jesteśmy. Chodźmy zobaczyć, czy jest gdzieś w pobliżu. Oczywiście Astrid nie wysiadła, ale i tak będzie na łódce. I wow, dawno nie byłem w tych regionach. A nie, dobra, już się mam, że jest znajdźka, której nie podniosłem, ale byłem tu. Okej, mączki, nie. Olga napisała w swoim liście, że Jiraiya nie powinien gdzieś tu być. I znając go tak jak ja go znam, mam swoje wątpliwości. Nie zatrzymałby się w miejscu takim jak to. Ale kto wie? Może jeśli popytamy w okolicy, dostaniemy wskazówkę lub dwie. Ale zostawię to tobie. Nie chcę iść zbyt daleko. Wilgoć w tym miejscu mnie po prostu zabija. Idź, idź. Wierzę, że znajdziesz coś interesującego. Dobra. Akurat wiem. A to byli ci od plucia, tak. Kto? Nie pamiętam jego imienia. Aha. Ta noc nie wywołała imion. Czemu nie prosiła mnie imię, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Dobra, nieważne. Pamiętam jego nogi, za co. O, bracie. Czekaj. On ma żonę? Nic on nie mówił. Mówił tylko, że udaje się do Furugawy. E cóż, jeśli kiedykolwiek się z nim spotkasz, powiedz mu, że Alien, no, za nim tęskni. Okej, czyli wiem gdzie. I okej, czyli to jest kobieta. Dobra. Bummer, okej. Był tutaj, mówisz? I on spotkał kogoś? Nie. Nie mów mi. Nie chcę wiedzieć. Okej, może chcę. Ale tylko trochę. Tylko gdzie się udał? Furugawa, mówisz? Myślę, że wiem gdzie to jest. Słyszałem, że to dosyć przyjemne miejsce. Przynajmniej to, co mówiły broszury. Zawsze uwielbiałam kolorowe ulotki. Powodują, że możesz podróżować bez opuszczania swojego krzesła. Okej, mączkinie, chodźmy. Okej, Furugawa. Czyli moja teoria, że tam będzie prawdopodobnie ten gościu, którego będziemy mógł rekrutować wcześniej czy później, się okazała prawdziwa. Dobra. To nawet nie ma co mówić. Gdzie jest Furugawa, to akurat wiem. Pora na bus stopa. No i widzimy się na miejscu i miejmy nadzieję, że zdobędziemy już Jiraiyego. O, masz deski. Deski, swoje deski, proszę. Twoje deski, okej, dzięki za dwie deski. Tak.
No, w sumie jak będziemy tam płynąć, to ja się zajmę już wyrośnięciem drzewa jedwabnego w końcu. Dobra, jesteśmy w Frogawie w sumie. I powiem wam szczerze, pomyliłem nazwy miast i w ogóle regiony. Bo to miasto, o które mi chodziło, to było całkowicie inne. Tutaj gustowo rekrutowaliśmy się, nie mylę. Ale dobra, jesteśmy, chodźmy. Tyle w temacie. I miejmy nadzieję, że go znajdziemy. Jeśli tutaj, to jeszcze gdzie indziej. Ale coraz bardziej, powiem szczerze, mi się to zaczyna łączyć. I wydaje mi się, że ostatecznie też będzie to w tym mieście, o którym mówiłem. Pamiętam, że tam jest ktoś do zrekrutowania, tylko że on nie chciał z nami gadać, więc wszystko pasuje po prostu. Zabawne. Aha. Czy to jest jego woda królewska? Tak, to chyba jest jego, ten zapach, dobra. Ten dosyć specyficzny miks maska i nonszalancji. Musiał być niedawno. Szybko, mączki, nie idź, popytaj. Ty. Nie ma, pewnie nieważne, kogo się spytaj, tak to będzie prawdziwa osoba, to? Giovanni! To nie. To imię. Nie mów tego imienia. Prawie zniszczył moje małżeństwo. Był tutaj miesiąc temu. Wielki gość. Sądząc, że jest szefem. Dobrze, że moja żona doszła do swoich zmysłów. Na pewno nie podobała mu się pogoda. Dobra. Sprawa trzeciego typu, okej. Co za pośpiech. Wybacz, Stella, ja... starczy tego. Wystarczy po prostu. Marnuję swój czas. Nie będę szukać tego... O Jezu, co to za słowo? Jest, mam na końcu języka, naprawdę. Jezu, co to było? Chyba Huntsford Hooligan, coś tego typu, nie jestem pewien. No więc nie będę już go szukać. Nie potrzebuję go, by być szczęśliwa. Nie muszę szukać jego głupich żartów i tego narzekania, czy tam w ogóle odzywek. Nie muszę być duszona przez jego wodę koreańską, czy coś tego typu. Aha. Nie muszę mieć go przy sobie ciągle myjącego mnie, czy tam myjącego mnie swoją chwałą, czy coś tego. Dobra, nieważne, nie jestem pewien. Nie potrzebuję jego grzywy. Nie potrzebuję. Ja. Chodź na łódź, mężczyźnie. Aha, czyli to jednak nie był używany. Ten tamten, skoro skończyło się na tym, że ona nie chce go szukać. No okej. No chyba, że jednak to był on. Nagle magicznym trafem się, powiedzmy, okaże, że to on jest. Jakiś list? Okej, list od Olgi znowu. Co tym razem? Wielkie wiadomości! Aha. Będzie się cieszyła, że moje źródła w końcu się wygadały. Słyszałem moją siostrę Masza. Słyszałem, że moja siostra Masza może wiedzieć coś o twoim... gdzie jest twój mąż. Powinna się odwiedzić. Aha. Dobra. Czyli jednak to jest tak, że jednak będziemy go szukać. Czyli to może być on. Dobra, tak czy jak widzimy się. W sumie nawet nie wiem, czy by to cokolwiek wycinał. Teraz nie, nie ma sensu. W sumie jak już teraz patrzę na wagę tego pliku, to... Jezu. Nie wiem, YouTube będzie to przetwarzał. Ale zdecydowanie będzie to kolos. No chociaż oczywiście po tym paru zmianach i w ogóle nie powinno być aż tak źle. Ale tak czy jak, dobra, dzyń, dzwonimy. Pobudka, czas wstawać. Dobra, Astrid, gdzie jest? Pewnie są głodni czy coś, ale... Okej. Dobra, nie ma za co. Będę ich wszystkich nakarmić za chwilę, ale najpierw chciałbym się zająć Astrid, rozumiecie? Dobra, i może nie tyle co sam Astrid, co jeszcze zobaczyć, czy drzewo jedwabne dało owoce. Oczywiście, że nie. Po co mam mieć już jedwab, by załatwić sprawę Gustawa? Nie, lepiej niech to drzewo po prostu będzie bezużyteczne. A oczywiście Astrid musi tu przyjść, no tak, bo jakby inaczej.
Stella. A, słyszałam, że dostałyśmy kolejny list od Olgi. Masza, mówisz? Tak, to jest jej siostra. I może wiedzieć coś o lokacji dziwanego? Okej, dobrze. Chodźmy z nią pogadać. Ona jest, jakby to powiedzieć, specyficzna. Ja i ona, coś powiedzmy, że nigdy nie byliśmy przyjaciółkami. I Stella, dzięki za zgrywanie posłańca. Jesteś cudowna. Dobra, fajnie. I teraz tylko, gdzie jest ten żółweł? To cała masza. Nie, dobra, tu jest Olga. A masza gdzie jest? Na pewno na mapie gdzieś da się znaleźć. Nie, aluminiowy smok tylko. Okej. Czyli trzeba w sumie mu znaleźć. Dobra, tam już nie mogę. Tu była Olga. Tak, masza. Nie mówcie mi, że znowu będę musiał pływać bez celu. Bo nigdzie nie widzę tego żółwia. No cóż, w takim wypadku... Dobra, tak, już. Spokojnie, a masz... A jeszcze nakarmimy tylko resztę i wiecie co, na tym będę musiał kończyć, myśli. Nigdzie nie ma żółwia, no co? Po prostu... W następnym epizodzie poszukam, ewentualnie teraz samemu popływam. Po różnych miejscach, wiecie, pogromadzę. Jakieś materiały, cokolwiek i... Po prostu jeśli będzie gotowe, to wtedy... Najprościej w świecie powrócimy do odcinków. I po prostu, nie wiem, zwiedzę całą mapę, którą mogę teraz zwiedzić, nie wiem, nagromadzę miliony surowców, coś. Więc mówiąc wprost, nie zdziwcie się, jeśli będzie przerwa w Spiritfarerze, żeby chyba tak właśnie zrobię. A póki co, no, dziękuję wam bardzo. No i trzymajcie się. Hej, hej.